mameczko, dziś opowiem ci o sobie. Daję radę, chłopie, piszę tekst, który mam w głowie. Zarymować koło to nie dla mnie żaden problem. Co się u mnie działo, co się dzieje, w skrócie ci opowiem. Na spokojnie posłuchaj człowiek. Nie dawałem rady, pomyślałem koniec. Z dobrym bitem mogę nawinąć własnym słowem. Pomyśl, czy ty byś tak zrobił potem. Dosłownie oceń. Najważniejsza jest rodzina, ona zajmuje pierwsze miejsce. Mimo że ją bardzo kocham, to zawsze coś pierwsze. Nie wychodzi mi najlepiej. Kiedy robię te nagrywki, wierzę w siebie i mam szacunek dla najbliższych. Nikt nie jest idealny, nie ma ludzi bez wad. Ale się ogarniam i próbuję trzymać ład. Bo nie chcę, by z rana przy klapie witał mnie gad. I tak przez parę lat jestem mało lat. Z dala, otwarz swych szmat, podążam przez świat. Jeśli czujesz swą zajawkę, tak każdego dnia. Możesz mówić, że to lipa, bo to pierwsza nagrywka. A ja się relaksuję i odpalam z klifa. Nie od dzisiaj, spinam się na szczyty, nie zniszczy mnie żaden krytyk. Wystarczy pomyśleć i poćwiczyć. Wiara w siebie, najbardziej się tu liczy. Ta, najbardziej się tu liczy. Kiedyś rozmyślałem przy księżyca pełni. Chciałbym kleić rymy, nie wiedziałem, że to się spełni. Lecz się przekonałem, że nie osiągnę nic bez cienia nadziei. Żyjąc bez nadziei tego szarego świata, stwierdziłem, że muszę coś robić, bo mijają lata i starzeje się facjata. Dziś konopa na odsłuchu lata. Duża motywacja była od brata. Dziękowała, bo w dzisiejszych czasach każdy za hasem lata. Nie jednego dzieli krata, nie jeden draga upada ziomuś. Ludzie pragną życia w spokoju. Ja odcinam się od cyfru i nagrywam w pokoju. No i znowu uświadamiam sobie, że to moja droga. Wiem, już wiem, a ty jeszcze raz. Puść to chłopak, tak jeszcze raz. Puść to chłopak.